Radio Conchita. Radio Conchita, tá, tá. Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy, pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Trwamy w oktawie Wielkiej Nocy. Jesteśmy przed świętem Bożego Miłosierdzia. W dniu wczorajszym przeżywaliśmy 13. rocznicę przejścia do domu Ojca świętego Jana Pawła II, tego, który zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu w 2002 roku. Tego, który jest również patronem rodzin. Zatem chcemy właśnie ten temat podjąć, połączyć te dwie rzeczywistości, rodzinę i Boże Miłosierdzie. Temat, który podejmujemy, Miłosierdzie Boże w domu i rodzinie, a naszym gościem jest pani Anna Wiśniewska, mama, psycholog, terapeuta. Witam serdecznie wszystkich. Również witamy i Bożego błogosławieństwa życzymy pani i wszystkim widzom oraz słuchaczom w tym czasie oktawy Wielkiej Nocy. I te dwie rzeczywistości, które chcemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwama Radia Maryja połączyć, które są połączone w codzienności, bo faktycznie rodzina, przestrzeń rodziny jest taką rzeczywistością doświadczania Bożego Miłosierdzia, które chcemy praktykować nie tylko przy kratkach konfesjonału i doświadczać go, ale również właśnie ta przestrzeń rodziny także jest idealna wręcz do tego, aby to miłosierdzie sobie nawzajem okazywać, bo to jak w rodzinie, prawda, ocieramy się o siebie i niejednokrotnie te otarcia są takie właśnie powodujące jakieś zranienia i jest to idealne miejsce, aby przejść do miłosierdzia, nieprawdaż? No, na pewno idealne miejsce i taka potrzeba jak najbardziej. Najpierw trzeba doświadczyć tego miłosierdzia od Pana Boga, tak osobiście, że Pan Bóg nam wybacza, że ofiarowuje nam łaski, chociażby łaskę narodzin naszych, rodziców, rodziny, w jakiej wzrastamy, Chrztu Świętego. No i tu w rodzinie, kiedy już zaczynamy tworzyć rodzinę, łaskę sakramentu, dzieci, które się pojawiają. I teraz doświadczając tego miłosierdzia, mamy też to miłosierdzie dawać. No, a to po ludzku często jest bardzo trudne, właśnie takie w codzienności, bo my łatwiej tak przebaczamy na akord, tak jak już jest jakaś wyjątkowa okazja, jak już jest coś ważnego, no nie wiem, któryś z członków umiera i wtedy jakoś się mobilizujemy. Ale taka codzienne okazywanie sobie miłosierdzia, to często jest dla nas takie trudne, albo nawet nie zauważymy tego, że oceniamy siebie nawzajem, że oskarżamy. Wydaje nam się, że to my jesteśmy bardziej w porządku, że to inni nam zawinili, że to my jesteśmy tymi łatwiejszymi czulkami rodziny, a inni nam utrudniają. No i myślę, że to miłosierdzie, cały czas musimy się tego miłosierdzia uczyć. Też może zdefiniujmy, jak rozumiemy to miłosierdzie, ponieważ dość często jest ono utożsamiane przez niektórych z litością. A jak pani rozumie miłosierdzie właśnie w tej przestrzeni rodziny? Ja to też tak doświadczam, tak jak na podstawie tego, jak Pan Jezus nam opowiadał o synu marnotrawnym, czy o ojcu miłosiernym, niektórzy mówią. Kiedy właśnie ojciec, który kocha obu synów, daje im wszystko i tu możemy ten wzór sobie już bezpośrednio przenieść na nasze domy, bycia ojcem, matką, czy w rodzinie. I w momencie, kiedy jeden z synów postanawia, że on chce odejść, chce wziąć swoją część, ojca na pewno boli serce, ale jakby pozwala podjąć decyzję synowi. Ale czeka, tak? I czeka. I właściwie ten syn zrobił wszystko, co mógł najgorszego, tak? Stracił te pieniądze, sam siebie nie szanował. Ale podjął świetną decyzję. Jak już był w takim dołku totalnym, podjął świetną decyzję, wracam do ojca. I ten powrót był dla niego zbawienny, bo ojciec czekał na niego, wyczekiwał. I gdy tylko zobaczył, że syn nadchodzi, syn właśnie zdążył tylko powiedzieć, ojcze, przebacz, bo zgrzeszyłem. I ojciec natychmiast się rzuca na niego, daje mu płaszcz, daje mu pierścień i przywraca go do godności syna. No oczywiście tej swojej części on już nie ma, więc to jakby jak ta konsekwencja pozostała. Ale wszystko inne wraca.
I ojciec go nie wypytuje, jak mogłeś, dlaczego ty mi to zrobiłeś, nigdy więcej tego nie zrób, bo inaczej cię nie przyjmę do rodziny. Nic takiego tam się nie dzieje. On po prostu, dlatego że jest jego synem, dlatego jest przyjęty, natychmiast ojciec się cieszy. Ja pamiętam, jak doświadczyłam kiedyś czegoś takiego, kiedy córka nam gdzieś tam się zapodziała i długo jej nie było. Szukaliśmy ją po podwórkach. Jedna godzina minęła, druga, no powinna być, nie ma. I teraz właśnie najpierw takie uczucie złości, co ona zrobiła, dlaczego jej nie ma, gdzie ona sobie poszła, a później takie uczucie, niech już się znajdzie, już jej wszystko wybaczę, już nie, tylko niech ona się wreszcie znajdzie. I myślę, że to jest też coś takiego. I o ile właśnie do dzieci małych, kiedy dzieci są małe, to nam łatwiej tak właśnie wybaczyć dziecku i przytulić je, o tyle, kiedy to dotyczy na przykład już nastolatków, kiedy już naprawdę nabroją, czy na przykład dotyczy męża, czy rodziców, czy jakiejś dalszej rodziny, to już nie jest nam tak łatwo wybaczyć i po prostu też zapomnieć i nie wypominać tego, bo cóż to za przebaczenie, jeśli my przy każdej okazji wypominamy. A 10 lat temu pamiętasz, to taki tam numer mi zrobiłeś. Także no, myślę, że to jest ta nauka dla mnie. Pan Jezus w przypowieściach, myślę, że właśnie mówił do nas prostych ludzi i to z jednej strony łatwo to przenieść rozumowo na nasz na grunt naszej rodziny, ale z drugiej strony bardzo trudno wykonać. Ta przytoczona przez Panią przypowieść o miłosiernym ojcu to chyba taki wzór, prawda, dla nas w rodzinach do tego, aby naśladować. I wielką sztuką jest chyba też w rodzinie to, aby faktycznie dziecko miało to poczucie. Miało to poczucie, że nawet jeśli coś niesamowicie z jego perspektywy wielkiego nabroi, to że pierwszymi, do których się powinno zwrócić po pomoc, po poradę, bo też o duchę, to właśnie są rodzice, którzy z jednej strony będą potrafili przytulić, pocieszyć, ale też z drugiej strony będą tymi mądrymi, którzy także i konsekwencje będą potrafili wyciągnąć z takiego czy innego właśnie zdarzenia w życiu tego młodego człowieka. No ja myślę, że to jest bardzo trudne, ale bardzo potrzebne i tutaj bardzo mocno ma na to wpływ relacja, jak blisko jesteśmy z naszymi dziećmi. Bo jeśli ta relacja jest tylko taka sztywna, na zasadzie co tam w szkole, co zrobiłeś, czy lekcje masz zrobione, tak, takie przyziemne sprawy, nie ma tej bliskości, to dziecko rzeczywiście będzie miało problem, żeby przyjść do nas. I też jeśli jesteśmy tylko tymi każącymi rodzicami, którzy wymagają, masz mieć dobre oceny w szkole, nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, masz mieć zawsze uporządkowany pokój, nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, i tak dalej, wymagamy ciągle od nich, mało dając tak naprawdę, no oczywiście nam się wydaje, że dajemy dużo, no bo przecież wychowujemy, dajemy, mają wszystko, tak, mają jedzenie, świetny ubiór, jaki chcą, internet, komputer i nam się wydaje, że dużo dajemy, ale to nie o takie dawanie chodzi przede wszystkim, żeby dziecko do nas przyszło w momencie, kiedy naprawdę coś nabroi, a nastolatki to już potrafią naprawdę porządnie nabroić i czasem to są takie rzeczy, które naprawdę jakieś duże konsekwencje za sobą niosą i tu nie chodzi o to, żebyśmy my te konsekwencje dzieciom zawsze zabierali, czyli na przykład jak ktoś coś ukradł, to my to zatuszujemy, żeby nie było tych konsekwencji. No nie, no musisz tak, to coś żeś naważył, to piwo, to musisz wypić, ale przyjdź, że ja ci wybaczę, razem zajmiemy się tym, no zobaczymy, co możemy zrobić, pomogę ci, tak, będę z tobą w tych wszystkich, tej całej sytuacji, czy na przykład, nie wiem, dziewczyna boi się przyjść powiedzieć, że jest w ciąży, no i zaczyna kombinować, co tu zrobić, żeby rodzice się nie dowiedzieli. No o to właśnie chodzi, o taką relację, żeby dzieci nie bały się do nas przyjść i powiedzieć, co się stało i wiedziały, że od nas dostaną tą pomoc i że nie dostaną na wejście, jak mogłeś. Bo jeśli my na wejście mówimy do dzieci, jak mogłeś, a to już się zaczyna od małego, czy na przykład na podwórku uderzył kogoś, czy tam zabrał łopatkę z piaskownicy, później dostał jedynkę. Pamiętam taką dziewczynkę, która gdzieś tam płakała przy szkole. Ja mówię, co się stało? Taka malutka tam z pierwszej czy drugiej klasy. No, bo ja dostałam jedynkę. A ja mówię, no to co się stało? No to poprawisz przecież. Nie, ale ja nie mogę iść do domu. A ja mówię, no ale dlaczego nie możesz iść do domu? Bo mama mnie zabije. A ja mówię, kochanie, no nie zabiję cię, poprawisz ocenę i wszystko będzie dobrze. Ona tak się na mnie spojrzała i mówi, pani, nie zna mojej mamy. No i to jest niedobry już sygnał, tak? To taki może trochę w śmieszny sposób, ale to, no, czasem sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo, bo dzieci tak naprawdę chcą nas zadowolić, od małego chcą nas zadowolić,
No ale to nie wychodzi. I zresztą my jesteśmy tacy sami. Jak spojrzymy na siebie względem Pana Boga i łaski, jakie otrzymujemy, a co my dajemy w zamian Panu Bogu, to my tak samo jesteśmy właściwie. Ciągle przychodzimy do tego Pana Boga i mówimy: Panie Boże, znowu mi się nie udało i znowu mam te same grzechy, tak? Idziemy do spowiedzi i znowu jest to samo. Przecież jesteśmy tacy sami, wcale nie jesteśmy lepsi. Tylko czasem też nas ogranicza coś takiego, że a wstyd przed sąsiadami, a co powie pani, a co powie ktoś tam. No najważniejsze jest tutaj nasze dziecko, tak? Żeby ono zrozumiało, co zrobiło źle i jak może to naprawić i że w tym naprawianiu nie będzie samo, że my będziemy z nim. Także to ocenianie, oskarżanie wydaje nam się czasem, no ale zasłużył, tak? Ale przecież powiedziałam prawdę, ale to nie przynosi dobrych owoców. I tutaj właśnie warto popatrzeć na tego ojca z tej przypowieści o synu marnotrawnym, który nic nie wypomina, tylko mówi: no wreszcie wróciłeś, wyprawiamy święto, bo jesteś. Później na pewno ten syn musiał, normalnie zaczął tam pracować, bo już nie miał nic, wszystko co jego część wydał, więc on tam normalnie musiał te wszystkie konsekwencje, ale bez wypominania, bez takiego właśnie, i to go też wychowywało. I ojciec już nie musiał mówić: jak mogłeś, on sam wiedział, co narobił, także to już nie było to potrzebne. Tu jest ważny ten moment, że on się zreflektował i powiedział: wracam do domu, wracam do ojca, bo zobaczmy, że to, co myślę, że Pana Jezusa najbardziej dzisiaj boli, to, że mamy święto miłosierdzia, mamy obraz Jezu, ufam Tobie i to wezwanie, które nam przekazała święta Faustyna, że Jezus przebaczy nam każdy grzech i że to Jego rany są naszym zdrowiem, jest otwarte dla każdego grzesznika, nawet największego, tylko że brakuje nam tych grzeszników, którzy chcą wrócić. Bo to jest niezbędne. Ogranicza Pana Jezusa i miłosierdzie tylko to, żeby ten człowiek powiedział: nie, zgrzeszyłem, zrobiłem źle, wracam. No i do tego my musimy dojrzewać i nasze dzieci też do tego będą dojrzewać, jeśli będą widziały też naszą taką postawę. Ja na przykład zupełnie otwarcie z dziećmi rozmawiam też o swoich błędach i pokazuję im, czy opowiadam o tym, jak w dzieciństwie, jak miałam jakiś problem, jak go rozwiązaliśmy i że mi się też zdarzało i dostać złe oceny i nakłamać rodzicom i różne rzeczy, które... Bo nie jesteśmy świętymi i dzieci nie muszą wiedzieć, że my jesteśmy świętymi. Nie na tym się buduje autorytet. Tylko właśnie na tej prawdzie, że upadamy, ale się podnosimy. I tak samo w tych relacjach na co dzień, kiedy ja na przykład się zdenerwuję i na dzieci nawrzeszczę bez sensu, to ja potem i tutaj je przepraszam. Wiecie co, no taka była sytuacja, ja byłam zdenerwowana, niepotrzebnie na was nakrzyczałam i oni wtedy, i to bardzo często jest tak, że oni: pierś mamusiu, ale myśmy cię zdenerwowali, oni sami widzą swoją winę, tak? Ale ja też pokazuję, że z mojej strony też było coś nie w porządku, no i wtedy dzieci się rzeczywiście uczą takiej postawy. I tutaj jest wywołany, no niezmiernie też istotna rzeczywistość grzesznych, upominać. To upomnienie również, do którego jesteśmy zaproszeni, aby w sposób mądry zwracać także uwagę, prawda, bo obojętność jest czymś niesamowicie niebezpiecznym, prawda, zwłaszcza w przestrzeni rodziny. I tutaj tak samo jest to pewnego rodzaju gest miłosierdzia względem drugiego człowieka. Upomnienie. Tylko właśnie, jak to upomnienie przedstawić, aby to było upomnienie, które faktycznie będzie odebrane jako chęć zwrócenia uwagi ze względu na dobro i na miłość do drugiego człowieka, a nie jako pewnego rodzaju uwagę czynioną, aby zwrócić na jakiś aspekt mojego życia właśnie uwagę, że gdzieś tam nie domagam. I tutaj też jest to pewnego rodzaju niejednokrotnie trudność dla wielu, również w relacjach małżeńskich, prawda, gdzie ludzie się doskonale znają i czasem właśnie takie nieumiejętne odebranie, a po czasem przedstawienie uwagi do drugiego. Ja tutaj bym rozgraniczyła, czego to dotyczy. Bo to jest tak, jak idziemy z dzieckiem i chcemy przejść przez ulicę i dziecko nam się wyrywa pod samochód. To my wtedy nie mówimy, że wiesz, bardzo cię kocham, ale chciałabym ci zwrócić uwagę, że jednak możesz zginąć pod tym samochodem. Nie. Wtedy reagujemy natychmiast, prawda? Przytrzymujemy, nie wolno i jest ostre, tak? Jeśli widzimy, że nasze dziecko, czy nasza jakaś bliska osoba no gotuje sobie potępienie, to po prostu mówimy jasno: słuchaj, to cię zaprowadzi po prostu nie dobrą stronę, a wprost ja mówię po prostu do piekła. Ja mówię po prostu,
to jest droga do piekła, nie, uważam, że tak nie możesz iść, tak? Natomiast jeśli to jest taka sytuacja, że widzimy, że to nie jest dobre dla naszego dziecka czy dla kogoś bliskiego, no to wtedy zawsze to musi być w tej relacji miłości, bo nic nie da nasze mówienie, jeśli ta osoba nie czuje się przez nas kochana. Bo my przyjmiemy tak naprawdę uwagi tylko od kogoś, kto nas kocha, bo wtedy wiemy, że ta osoba chce dla nas dobrze. Więc po pierwsze musi się ta osoba poczuć, że jest kochana, poczuć się w takich objęciach miłości z naszej strony i w tej atmosferze możemy przekazać swoją uwagę. Ja jeśli mówię to do, nie wiem, 18-letniej córki czy 20-letniego syna, zawsze wtedy mówię, wiesz, ja to widzę tak. Być może, że się mylę, nie wiem, ty zobacz, ale ja widzę, że to nie jest dobre. Ale zawsze im to daję jako propozycję. Tego się nauczyłam też od Pana Boga, bo Pan Bóg wobec mnie też tak postępował zawsze. Że zawsze mi dawał propozycje i pokazywał, no zobacz, no masz taki wybór i taki. Ja uważam, że to będzie lepsze, ale jak zdecydujesz tak, no to... ja to przyjmę, tak? Bo Pan Bóg nam daje tą wolność. I ja też uważam, że tym nastolatkom trzeba dać taką wolność. Trzeba dać im ten wybór. Żeby też nie było czegoś takiego, że oni wybiorą zło, żeby zrobić nam na złość na przykład. Albo na przekór. Albo żeby pokazać, że to jest moja decyzja. I nie zrobię tak jak ty. Więc musi być w tej wolności. Od którego momentu dawać tą wolność, to już myślę tutaj jest taka duża mądrość rodziców, którzy znają swoje dzieci i sami muszą wiedzieć. Mam córkę 14-letnią, której już też daje wybór, bo ona jest na tyle dojrzała, na tyle wprawiona w badaniu swojego sumienia, że ja widzę, że mogę jej ten wybór dać. Czasem ona aż prosi, mamuś, no ale jak ty byś była na moim miejscu, to co byś zrobiła? Więc wtedy czasami podpowiem, czasem nie, bo czasem też chcę, żeby jednak ona sama pomyślała. Ale daj jej taki wymóg. Ale wyobrażam sobie, że mogą być 14-latki, którym trzeba mniej tej wolności dawać. Ale na pewno 16, 17, 18. Jak mają wyjść z domu, jeśli my teraz mówimy im, musisz tak i tak, musisz iść do tej szkoły, do tej, musisz zrobić, jeśli na, nie wiem, na takie studia i inne, no to już to nie jest ten moment, żeby tak kierować, prawda? Natomiast mówię, jeśli to dotyczy jakiegoś działania, które jest grzechem ciężkim i konsekwencje mogą być bardzo poważne, że ten człowiek odejdzie od Pana Boga zupełnie, no to wtedy ja mówię już jasno, tak, że dla mnie to może dotąd i dotąd zaprowadzić. No, tak mi się przypomina no, córka, która przyszła na przykład o 23 i mówi, mama wiesz, ale taki jest, znalazłam w internecie taki, nie wiem, czy to zespół, czy co, to taki Hare Krishna, mi się to bardzo podoba, świetna w ogóle ta religia hinduska, to jest wspaniała, wiesz? No i ja wtedy gary zostawiłam, wszystko zostawiłam i już cała noc nie nasza. Po prostu siadam i rozmawiamy i pokazuję i mówię, zobacz, jak to jest, jakie to... I ona dopiero po 2 godzinach takiej rozmowy, takiego pokazywania mówi, mamo, a to zupełnie inaczej było przedstawione w tym... filmiku tam jakimś. Ja mówię, no widzisz, no bo jak się chce coś sprzedać, jakiś produkt, to się pokazuje to, co jest tam ładne. No ale to musimy wyczuć, prawda? Że i tutaj ja wiedziałam, że jeśli ja teraz to zostawię i powiem, słuchaj, porozmawiamy jutro, bo dzisiaj już jestem zmęczona, to możemy do tego tematu nie wrócić i to gdzieś tam w głowie się będzie kołować. Więc ja wiedziałam, że tu, że musimy natychmiast tą sprawę wyjaśnić i pokazać, o czym ty, do córko, do mnie mówisz, prawda? Więc takie rozeznanie, no rodzic jest powołany absolutnie do tego rozeznawania duchowego i rozeznawania w swoim dziecku, co jest dla niego dobre. Też w tym temacie grzesznych upominać, tak samo warto sobie zadać pytanie, jakimi okularami patrzę na drugiego człowieka. Czy to są okulary dobra i wydobywam to, co piękne, to co dobre w drugim człowieku, czy właśnie są to okulary pewnego rodzaju przyzwyczajeń, stereotypów, w których funkcjonuje i gdzieś zamykam się w swoim wyobrażeniu na drugiego człowieka. Gdzieś nie odkrywam go. A człowiek jest niesamowitą kopalnią. Piękna, dobra. I również takie pytanie warto sobie postawić. Jak ja patrzę na tego drugiego człowieka? Zwłaszcza na tego, który jest tak bardzo blisko mnie. Męża, żonę, dzieci. Tutaj mam taką, myślę, najlepszą metodę. To się odbywa na kolanach. Na kolanach i przed Najświętszym Sakramentem, żeby Pan Bóg nam pokazał, jak Pan Bóg patrzy na tą osobę. Bo jak dzieci są małe, to ja mówię, jest takie powiedzenie, że jak dzieci są małe, to są takie słodkie, że człowiek by je zjadł. A jak są duże, to żałuję, że tego nie zrobił.
I trochę tak właśnie jest, że nastolatki nas doprowadzają do takiego poziomu zdenerwowania, że my już naprawdę widzimy w nich, że są tylko krnąbrne, bezczelne, złe, niedobre, nie uczą się, leniwe itd., itd. A nie taka jest prawda o naszych dzieciach. To jest tylko to, że oni teraz poszukują i są w trudnym momencie życia. I tutaj naprawdę trzeba na kolanach i Panie Boże, pokaż mi te talenty, które w moim dziecku złożyłeś, pokaż mi to piękne, którego ani to dziecko na razie nie widzi, bo nastolatki bardzo często zupełnie nie widzą w sobie piękna. One są często zakompleksione, uważają, że inni są lepsi, inni mają lepsze rodziny, lepsze ubrania, są mądrzejsi, zdolniejsi itd., itd. Więc to, jeśli nie zobaczą tego w naszych oczach, no to będą szukać gdzieś indziej, na zewnątrz. Więc i tak samo odnośnie do współmałżonka, czy do rodziców współmałżonka, po prostu i tak właściwie każdego człowieka, z którym mamy jakąś trudność. Pan Bóg widzi nas zupełnie inaczej. Widzi w nas to piękno i to piękno, które ma się stać w nas. Więc tego nie da się zobaczyć inaczej dla mnie niż z Panem Bogiem po prostu. A szczególnie jeśli chodzi, to dotyczy naszych dzieci, bo no, jest ogromna odpowiedzialność w nas, bo Pan Bóg postawił nas jako tych strażników dziecięcej duszy i to jest ogromna odpowiedzialność. Jak człowiek sobie tak uświadomi, to aż się można wystraszyć. Ale na szczęście nie jesteśmy sami na tej drodze, więc ktoś kiedyś mi powiedział, że terapia i psychoterapia bez Pana Boga właściwie jest nieskuteczna. Ja mówię tak samo o wychowaniu. Wychowanie bez Pana Boga naprawdę jest nieskuteczne, więc no, z Panem Bogiem trzeba się liczyć. Jak ktoś się nie liczy tutaj na tej ziemi, no to będzie musiał się policzyć po śmierci. Kolejnym z przejawów miłosierdzia w tej przestrzeni rodziny, domu, ale i nie tylko, jest rozmowa. A zwłaszcza na te tematy, które są trudne, które są bolesne, które są niejednokrotnie właśnie gdzieś odkładane na bok, aby ich nie ruszać, bo wywołują takie czy inne emocje, ponieważ doświadczyliśmy jakiejś krzywdy, jakiegoś zranienia, a które zwłaszcza boli, kiedy jest zadane przez osobę tak bardzo bliską. I to jest też wielka sztuka, umiejętność i przejaw miłosierdzia, aby porozmawiać się na te tematy w taki sposób, aby powiedzieć sobie prawdę, ale prawdę, która nie będzie pogłębiała, ale która będzie uzdrawiała daną sytuację. To jest bardzo trudne i myślę, że czasami dla nas nawet niemożliwe, żeby w ten sposób rozmawiać. Jeśli czujemy, że nie damy rady porozmawiać z miłością na ten temat, to ja proponuję nie rozmawiać. Bo czasem to jest jedyne wyjście na ten moment, bo być może, że Pan Bóg będzie nas przygotowywał, to nie znaczy, żeby ten temat zostawić w ogóle. Cały czas w sercu swoim przebaczyć tej osobie, to jest najważniejsze, bo czasem ludzie mówią, jak mam przebaczyć tak straszne rzeczy, które na przykład mi ojciec zrobił, tak? Prosić Pana Boga o pomoc i powiedzieć, nie umiem, ale Ci przebaczam, na razie w formie słownej, tak? To nie jest jakoś głęboko w moim sercu, na razie robię to rozumem, że powinienem, ale od czegoś trzeba zacząć. I Pan Bóg nam pokaże, kiedy będziemy gotowi do tego, żeby też o tym porozmawiać. Jaka jest oznaka, że jesteśmy gotowi? Jeśli będziemy umieli to zrobić z miłością, bo jeśli będziemy umieli tylko nakrzyczeć i wykrzyczeć ten swój ból, no to nie za wiele prawdopodobnie zmieni, a może jeszcze pogorszyć. Także to wszystko musi być, odbywać się w miłości, ale bardzo ważne, żeby to przebaczenie było. Żeby te wszystkie rany, które rozpoznajemy, które widzimy, bo my nie wszystkie widzimy, to też w takiej głębszej psychoterapii to często wychodzą, że jakby pod nimi są następne i to czasami wiele lat zajmuje. Pan Bóg też może to zrobić w jednej chwili, ale zazwyczaj jednak chce, żebyśmy my pracowali nad pewnymi rzeczami. Nieprzebaczenie przede wszystkim zżera nasze serce. Więc nawet jeśli ta osoba zrobiła coś naprawdę nam bardzo trudnego, to jeśli my jej nie przebaczamy, to tak naprawdę sobie krzywdę robimy. I my nie możemy żyć, i my nie jesteśmy wolni. My mamy blokadę i my nie umiemy kochać. Także tutaj Pan Bóg też nam przychodzi z pomocą, nie zostawia nas samymi, bo to są często tak trudne rzeczy, że naprawdę bez Pana Boga to jest trudno zrobić. Ale Pan Bóg do tego nas zaprasza i też zobaczmy, że no w tej modlitwie Ojcze Nasz 7 jest tych wezwań.
czyli ja uważam, że no to takie najważniejsze, jakie Pan Bóg chciał nam przekazać. Te 7 rzeczy jest najważniejsze, które mamy w życiu zrobić i o które mamy prosić Pana Boga. No i właśnie to, jedno z nich jest właśnie przebacz mi, jako ja przebaczam. Więc jeśli ja przebaczam w ten sposób, no dobrze, przebaczam Ci, ale nigdy więcej z Tobą nie będę rozmawiać. Przebaczam Ci, ale nigdy Ci tego nie zapomnę. Przebaczam Ci, ale jesteś okropny i nie będę z Tobą siedzieć przy stole. No to w taki sam sposób Pan Bóg nam przebaczy. Przyjdziemy kiedyś tam na koniec, a Pan mówi, no przebaczam Ci, ale nie będę z Tobą rozmawiał. No nie takiego przebaczenia chcemy, więc no tego mu trzeba się uczyć, ale no każdy dzień jest kolejną okazją do tego, żeby się tego uczyć i jeśli tak będziemy na to patrzeć, to gwarantuję, że to wyjdzie. Bo Pan Bóg no, to nam obiecał. Tak jest. Tym bardziej, że to przebaczenie, nieprzebaczenie względem drugiego człowieka praktycznie niszczy tę osobę, która to nieprzebaczenie gdzieś żywi w sobie, prawda? I niestety gdzieś niejednokrotnie jeszcze pielęgnuje, to obraca się przeciwko tej osobie. A powiedzmy, jakie są skutki przebaczenia? Może właśnie przede wszystkim dla tej osoby, która postawi ten pierwszy krok, która wyjdzie z inicjatywą przebaczenia, która być może niejednokrotnie doznała krzywdy ze strony drugiego człowieka. Jakie skutki w jej życiu rodzi to przebaczenie? Bardzo często jest tak, że rany zostają, blizny zostają. My nie zapomnimy tego, zazwyczaj jednak pamiętamy. Natomiast przychodzi pokój. Pokój to jest, pokój serca to jest, myślę, najbardziej deficytowy produkt dzisiejszych czasów. Zobaczmy, że ludzie, którzy gdzieś żyją daleko od Pana Boga i którzy nawet mówią o samorealizacji, o tym, że no, trzeba się realizować w pracy i tak dalej, tak naprawdę gdzieś są strasznie niespokojni. Jak się z nimi rozmawia, czy jak na przykład wystarczy wejść na jakiś trudny temat, to bardzo trudno jest z nimi rozmawiać. Pokój jest takim objawem tego, że jest to Boże, że to jest od Pana Boga. Więc to przebaczenie przynosi nam pokój, mimo mówię, że tego, że te rany często są i nawet czasem jeszcze krwawią. Ale jest to naprawdę bardzo ważna rzecz, bo czasem rozmawiam z osobami, które nie przebaczyły gdzieś tam komuś, czy na przykład ojcu, nawet często osobie, która już dawno nie żyje. To nie ma znaczenia. To tak samo rani nas i dręczy, jak czy ta osoba żyje, czy nie żyje. To on mówi, a już trudno, tak zostanie. Nie, to jest najważniejsza rzecz, jaką ty musisz teraz zadbać. Jeśli ty to widzisz i rozpoznajesz i ty no, w rozmowie ze mną właśnie to wspominasz, czyli jest to coś bardzo żywego w twoim życiu, to nie ma nic ważniejszego, niż o to teraz zadbać. Zresztą Pan Jezus też o tym mówi. Jeśli przynosisz dar dla Boga, a nie pogodziłeś się ze swoim bratem, wracaj z powrotem i najpierw się pogódź. Wyciągnij rękę. To nie znaczy, że ta osoba ci też przebaczy, czy przyjmie te przeprosiny. Czasami nie, ale to jakby to chodzi o twoje otwarcie serca. I to już ci da ten pokój, który jest ci potrzebny i otworzy serce na miłość. Dla mnie niebo i ten stan, o który my tutaj na ziemi walczymy, to jest właśnie, my tu na ziemi mamy się nauczyć miłości, no bo jeśli Bóg jest miłością, to bycie w niebie to jest kochanie. Jeśli ja się nie nauczę kochać na ziemi, no to oczywistą sprawą jest, że będę musiał to zrobić w inny sposób. Czy w czyśćcu, jak długo w czyśćcu, no to już właśnie tutaj od nas zależy. Ja tutaj jeszcze bym poruszyła taką jedną właśnie tą drogę jeszcze odnośnie tego nieprzebaczenia wobec osób, które już nie żyją. Że to niejednokrotnie jeszcze bardziej człowieka niepokoi i dręczy, dlatego że no nie może już z tą osobą porozmawiać, nie może uzyskać przebaczenia, czy nie wiem, poprosić o to przebaczenie. I często takie osoby się nie modlą po prostu za te osoby, które nie żyją już. I nie ma też tej miłości. Ja mówię, koniec życia, śmierć nie jest końcem miłości. Jeśli my kochamy, to tym bardziej powinniśmy kochać i pomóc tej osobie po śmierci. I to jest, myślę, że też taki no, powiązane z tym dniami listopadowymi, które zawsze co roku przeżywamy, ale to przecież nie dotyczy tylko miesiąca listopada, ale w ogóle cały rok
powinniśmy o tym myśleć i o tym pamiętać. I czasem jest to sposób właśnie na to przebaczenie, na to odnalezienie tego miłosierdzia dla siebie i dla tej bliskiej osoby, po prostu modlitwa za tą osobę i oddawanie jej w ręce Pana Boga. Tak, jeśli osoba odejdzie, może to faktycznie to przebaczenie może być dla niektórych trudniejsze, ale nie jest ono niemożliwe. Wręcz jest ono konieczne, bo faktycznie śmierć nic nie kończy. To uczucie będzie trwało i faktycznie jeśli nie staniemy nad mogiłą, nad grobem tej osoby i serca nie przebaczymy, albo przynajmniej nie rozpoczniemy tego procesu, to będzie nas trawiło, jak ogień trawi. Chcemy zaprosić także widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Miłosierdzie Boże w domu i w rodzinie. Temat podejmujemy z panią Anną Wiśniewską, mamą, psychologiem, terapeutą. Numery kontaktowe do naszego studia przypomnijmy: z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 014 56 657 00 na 13 lub 014 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Miłosierdzie Boże w domu i w rodzinie to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Pani wspomniała o tym takim deficytowym towarze, jakim jest pokój serca w naszym życiu, zwłaszcza przy takiej gonitwie, która jest niejednokrotnie naszym udziałem, prawda? I też to się przekłada na te relacje, które nas łączą, które budujemy i faktycznie niejednokrotnie mamy w sobie takie głębokie przekonanie, że ja bardzo dużo daję drugiemu człowiekowi, prawda? Jako rodzic, niezmiernie dużo, tylko właśnie to pytanie, gdzie ja buduję, w co ja inwestuję, czy w te dobra materialne, prawda, czy w relacje. I później dochodzi do pewnego rodzaju dramatów, że faktycznie rodzic dowiaduje się o pewnych sprawach na końcu, ponieważ w przekonaniu właśnie młodego człowieka zawiódł w tej przestrzeni również materialnej, ponieważ rodzice kreują pewnego rodzaju wyobrażenia na temat dziecka takie, a nie inne, a ja zawiodłem. I wtedy pojawia się pewnego rodzaju też takie poczucie jakiejś obniżonej wartości w tym młodym człowieku i szukanie pomocy nie tam, gdzie trzeba. Tak, tutaj jest ważne takie wsłuchiwanie się w swoje dziecko, bo to, że my na przykład mamy jakiś talent, czy mamy jakieś umiejętności, to nam się wydaje, że nasze dziecko też będzie je miało. Ale to na przykład w rodzinie, nie wiem, świetnych matematyków rodzi się zupełny analfabeta matematyczny. Jak ty możesz, tak? I takie projektowanie, że oczekiwanie od dziecka pewnych rzeczy. I nie wsłuchiwanie się w to, co dziecko tak naprawdę nam mówi, co potrzebuje, jakie ma problemy też z tym związane. I też oczekiwanie zbyt dużo często od tych dzieci. I nie tam, gdzie trzeba, bo tam, gdzie widzimy, rozpoznajemy jakiś dar, talent, to też należy rozbudzać w dzieciach. I to jest, myślę, bardzo trudne. A kiedyś chyba człowiek miał więcej czasu do spędzania z dziećmi. I pamiętam taką rozmowę też z takim rzemieślnikiem, który mówi, kiedyś ojciec to się przyglądał dziecku, a ten to ma smykałkę tam do takich ręcznych rzeczy, a ten to bardziej do czytania, to na księdza go damy, a ten to... I w ten sposób jakby trochę prowadził swoje dzieci. A my trochę tak teraz, patrzymy, co pieniądze da na przykład dzieciom, tak? To będziemy ich pchali, a w ekonomię albo w politechnikę, dziecko nie ma zupełnie do tego talentu, ale my to go tam pchamy, on sobie nie radzi i wtedy nie pójdzie do rodzica powiedzieć, mamo, ja sobie nie radzę, bo wie, że mama czego innego od niego oczekuje, tak? I będzie zawiedziona. Ale tutaj też wchodzą już trudniejsze sprawy. Ja zajmuję się też terapią nastolatków i widzę, jak coraz więcej jest problemów takich nerwicowych, psychicznych, związanych też z anoreksją, z depresją u młodzieży. I kiedy z nimi rozmawiam i pytam się, czy mówili o tym rodzicom, to oni są zdziwieni. Jak komu, ale rodzicom do takich rzeczy się nie mówi.
I to jest, myślę, bardzo niepokojące i tu trzeba bardzo mocno rachunek sumienia jako rodzice sobie zrobić, bo to się zdarza nawet, kiedy bardzo dbaliśmy o te dzieci, gdzieś może nam się zagubić, bo na przykład, nie wiem, zaczęliśmy więcej pracować, więcej nas nie ma w domu i po prostu coś przeoczyliśmy, czegoś nie zauważyliśmy, czy na przykład jakichś znajomych, którzy przychodzą do dzieci, a których wcześniej nie widzieliśmy. I niestety często się zdarza tak, że kiedy sprawy już zabrną bardzo daleko, to wtedy dopiero rodzic się dowiaduje, że coś tam jest nie w porządku z ich dzieckiem. A tutaj jest no bardzo ważna znowu to miłosierdzie, żeby to dziecko wiedziało, że do mamy mogę przyjść, żeby ono przyszło od razu, jak coś zrobi nie tak. No ale do tego są potrzebne rozmowy, takie codzienne rozmowy o wszystkim, o różnych tematach z dzieckiem. Tych tematach, których ono się spotyka, czy w telewizji, czy w internecie, czy wśród kolegów, koleżanek, to przecież oni nie żyją w jakiejś zamkniętej puszce i o tym wszystkim słyszą, czy nie wiem, czy o aborcji, czy o związkach homoseksualnych, czy o najróżniejszych takich sprawach społecznych, które się dzieją w naszym kraju i które też dotykają nasze dzieci. I czasem rodzice mówią, jak moje dziecko może mieć takie zdanie na dany temat. Mówię, no ale czy kiedykolwiek z nim rozmawiałeś? No ale co, miałem z takim maluchem o tym rozmawiać? No ale on słyszał różne rzeczy i wyrobił sobie zdanie, nie rozmawiając z tobą, tylko na przykład rozmawiając z kolegami czy z nauczycielami, z którymi też no, czasem bywa tak, że i nauczyciele prowadzą takie rozmowy z dziećmi, wkładając do głów naszych dzieci zupełnie nie te treści, które my byśmy chcieli. Więc o tym no, konieczna jest ta rozmowa i znowu ta bliskość. To jest ta bliskość, którą my chcemy, pragniemy tej bliskości z Panem Bogiem i wtedy zobaczmy, że te osoby, które są blisko Pana Boga, to my mówimy, że one są takie, wręcz światło od nich jakieś bije, tak jak było na przykład od Jana Pawła II. Wszyscy się czuliśmy przy nim dobrze, jak przy ojcu, prawda? I jakby jak rozmawiał z człowiekiem, to tak jakby z przyjacielem rozmawiał, chociaż pierwszy raz w życiu widzi człowieka. Ale to jest ta bliskość z Panem Bogiem. I rodzic też musi być blisko Pana Boga po to, żeby móc dawać później to dzieciom. I wtedy dla dzieci nie będzie się Kościół kojarzył, czy wiara z chodzeniem do Kościoła i z tym, że trzeba stać sztywno i nic nie mówić przez godzinę, tylko będzie czymś żywym. Bo to jest ktoś, z kim mój tata, moja mama rozmawiają, z nim omawiają różne sprawy i to jest żywy temat też w domu. To też, myślę, jest bardzo ważny taki temat. Czy temat wiary Boga, Jezusa jest obecny przy naszym stole? Czy my o tym rozmawiamy i czy my w to wplatamy? A co Pan Bóg na to by powiedział? Takie pytanie. Dziecko nam mówi, a mamo, ja bym chciał tak. A jak myślę, co Pan Bóg by na to powiedział? Czasem nam się to wydaje może... I dziecku też może się czasem wydać, ale skąd ja mam wiedzieć, co Pan Bóg by na to powiedział? Czasem mi też dzieci zadają, mama, no ale jak ja, skąd ja będę wiedzieć, że Pan Bóg do mnie mówi? Ja mówię, jak będziesz zadawał pytania i dawał czas na odpowiedź, to Pan Bóg ci odpowie w różny sposób, ale rozpoznasz to. No ale nie da się tego inaczej jak przez praktykę, prawda? Tutaj nie da się teorii wyłożyć i teraz dziecko, aha, już wiem. Nie, no ono musi zacząć to praktykować. Kolejną z rzeczywistości, które są obecne, prawda, w rodzinach, w naszym codziennym życiu, to są nieporozumienia, jakieś niedomówienia, inne spojrzenia na pewne rzeczywistości, które rodzą konflikty. I tutaj są różne sposoby, prawda, żeby te konflikty przeżywać, a jak wobec tej rzeczywistości nieporozumień pielęgnować i jak powinna w ogóle wyglądać ta postawa miłosierdzia? Ja myślę, że to przede wszystkim w prawdzie stajemy. Kiedy dziecko nam mówi, że jakiś temat nam tutaj rzuca trudny dla nas, my mówimy tak, jak my uważamy, jaka jest to z naszej strony. Ale też wtedy dajemy tą wolność, żeby dziecko też wypowiedziało, bo my się wtedy czasem dopiero dowiemy, co dziecko tak naprawdę na ten temat myśli. I wtedy możemy zacząć, ale to też trzeba pewnie dyplomacji, to nie można powiedzieć, źle myślisz, niedobrze, musisz myśleć tak. No nie, no tak się nie da, bo dziecko powie, no to wie, dobra, więcej o tym z rodzicami nie rozmawiam. Tu trzeba, tak można powiedzieć do malutkiego dziecka, tak? Które tam czymś się bawi, czym nie powinno. No to może mu powiedzieć, słuchaj, tego nie wolno i koniec, tak? To odłóż. No ale ono za jakiś czas znowu przyjdzie, ale dlaczego tego nie wolno? A co to tam takiego jest, że tego nie wolno, prawda? No i wtedy my już powoli musimy zacząć z nim rozmawiać. Dlaczego? Czym to może grozić, tak? I tak samo z wszystkimi innymi tematami. No, no, nie ma innego sposobu jak rozmawianie i takie stawianie w prawdzie, ale mówię, no też nie na siłę. Zobaczmy, Pan Jezus miał 12 apostołów, był Bogiem, mógł wszystko, a jednak Judasz go zdradził.
no bo nie przekroczy daru wolności. Dał nam tę wolność, żebyśmy mogli kochać, bo gdybyśmy nie mieli tego daru wolności, to nie moglibyśmy kochać. No, zwierzęta robią to, co muszą, a my mając ten dar możemy kochać. To moja córka czasem mówi, po co Pan Bóg dał nam tą wolność, tą wolną wolę, jakbym nie miała tych grzechów i by było z głowy. No tak, no ale wtedy byśmy też nie mogli kochać. Także musimy się z tym pogodzić, że dzieci czasem wybiorą inaczej, czasem będą mówić inaczej i dobrze jest, jeśli te rozmowy są przeprowadzane, kiedy dzieci są jeszcze w domu. I możemy wtedy korygować, wskazywać, pokazywać, a zobacz, my żyjemy tak i zobacz, jakie owoce tego są, a ktoś inny tak i zobacz, jakie owoce tego. Przecież dzieci to widzą, to nie jest coś, co dzieci tego nie dotykają. Przecież połowa ich koleżanek, kolegów żyje w rodzinach rozbitych na przykład. I oni doskonale wiedzą, jakie są owoce tego. Także no, takie pokazywanie naprawdę ma ogromny sens i rozmawianie, ale też takiej miłości. Znaczy, ja nie potępiam rodziców twojej koleżanki, że tak się stało, tylko zobacz, jakie są owoce tego. No i teraz pokazywanie, no to mama, a czy to się w ogóle da? Jak to zrobić, żeby rodzice się nie rozstali? Jak przecież wy też się kłócicie i jak? No i wtedy opowiadamy, mówimy, co my robimy, żeby się udawało i co nam daje tą siłę. No właśnie ten temat kłótni małżeńskich, prawda? I no, jest niejednokrotnie wielką tragedią, kiedy świadkiem takich właśnie nieporozumień, takich przepychanych słownych są dzieci, które patrzą, które też niestety chłoną pewnego rodzaju obrazy i to pozostaje później na lata w takim młodym człowieku. I tutaj też to rozwiązywanie tych kłótni, sporów, ta postawa miłosierdzia w tych relacjach małżeńskich, jak tutaj to powinno funkcjonować i wyglądać. No tutaj jest to dla mnie taka prosta sprawa. Jak się rodzice pokłócą przy dzieciach, to muszą się przy dzieciach pogodzić. Po prostu muszą dzieci widzieć, że mama i tata rzeczywiście coś tam no, pokłócili się, nabroili po prostu zwyczajnie. Ale teraz się godzą. I zobaczycie, jak to się robi. Jest to świetna lekcja, to czasem nawet się przydaje. Żeby dzieci zobaczyły, jak to zrobić. I widzą, że mama jeszcze jest zacietrzewiona, że jeszcze tam walczy ze sobą, ale wiesz, nie, no przepraszam cię, nie powinnam tak krzyknąć. A tata też jeszcze, no jeszcze jest zły na tą żonę, że tam coś, ale no to chodź, się przytulimy. I widzisz, że to trzeba przełamać, że to nie jest takie, ach dobra, już teraz fajnie jest. Nie, to często bardzo dużo kosztuje. I tak samo dziecko będzie kosztować, nie? Także, no to jest świetne pole takie do ćwiczeniowe. Także i też w drugą stronę pokazujemy też dzieciom. Dzieci się pobiły. Mówię, no to musisz przeprosić. Ja przeproszę. I ja wtedy nie krzyczę, jak możesz nie przeprosić. Tylko biorę na kolano i rozmawiam. No, ale czemu nie chcesz przeprosić? No bo tak bardzo, ale one za mocno. Jakby mnie trochę lżej uderzyła, a ona mnie tak mocno. No i rozmawiam wtedy, tak? I no ten czas, tutaj jest wszystko czas. Bo jak rodzic nie ma czasu i tylko szybko, szybko się pogódźcie, bo już idę do pracy i już muszę wychodzić. No to tak to wtedy nie wyjdzie. To trzeba wszystko właśnie spokojnie i z miłością. I wtedy to wychodzi. No i tak samo właśnie też między rodzicami. Także nie ma innej rady. To wszystko jest tutaj ćwiczeniówka. Ćwiczenie, zadania domowe trzeba odrabiać. Miłosierdzie Boże w domu i w rodzinie to tematy, które podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Telewizji Trwam oraz na Radia Maria. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia, do podzielenia się również swoim doświadczeniem, jak to miłosierdzie Boże w tych relacjach rodzinnych, małżeńskich funkcjonuje. Podzielenie się swoimi również radościami, bolączkami, pytaniami, na które będziemy potrafili, to postaramy się udzielić odpowiedzi. Można to uczynić telefonując, przypomnijmy numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numer w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Miłosierdzie Boże w domu i w rodzinie. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo? Tak, prosimy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Mam. Tu mówi Grażyna z Elbląga. Chciałem dać świadectwo, jak to u mnie było z przebaczeniem.
to nie jest taka sprawa prosta, że ja słowo powiem, czy tam drugie i już wszystko załatwione. To musi wkroczyć łaska Boża. Dam taki przykład, jak ja postąpiłam. Były rekolekcje, no, tylko postne. I dowiedziałam się, że będzie na końcu tych rekolekcji przebaczenie win, czy tam darowanie win, tak było. No i właśnie po zakończeniu rekolekcji przystąpiłam do takiej, no, grupy osób, które też tam miały swoje sprawy do rozwiązania. I również też podchodząc do kapłana, modliłam się, prosiłam Pana Jezu Matkę Bożą, żeby mnie uzdrowili, bo taka zada w sercu była, której nie mogłam za nic w świecie jej się pozbyć. I podchodząc do kapłana, kapłan założył, czy tam nałożył ręce na głowę, na pewno się modlił. Ja również w tym czasie bardzo gorąco prosiłam o przebaczenie, żeby przebaczyć swemu nieprzyjacielowi. I właśnie otrzymałam tą wielką laskę. I wracając, taka byłam szczęśliwa, taka byłam uwolniona. I teraz wracając już do domu, po schodach spotkałam tę osobę, z którą no tak bardzo źle nam się żyło. I tak sam na sam spotkałam się z tą osobą i mówię tak, ja przebaczam z tego serca i proszę mnie przebaczyć również. I modlić się, proszę za mnie, a ja będę za ciebie się modlić. I od tamtych czas ja mam spokój Boży w sercu i wszystkim tego życzę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Grażyno, i dziękujemy również za przytoczone świadectwo Pani życia i również zwrócenie uwagi właśnie na ten, no jakże ważny, jakże ważną rzeczywistość też połączenia łaski Bożej w przebaczeniu, bo faktycznie o własnych siłach, pomimo szczerych, dobrych chęci, no niejednokrotnie widzimy, że no trudno jest czasem postawić ten pierwszy krok i przebaczyć, i tak bardzo potrzebna nam jest ta siła, ta łaska, która płynie od Pana Boga w tym aspekcie przebaczenia drugiemu człowiekowi. Oczywiście, ale to też właśnie ten Ojciec dobry, Bóg Ojciec, czy On nam może odmówić tak dobrej rzeczy, jeśli my prosimy, pomóż mi przebaczyć, czy On nam odmówi, to jest niemożliwe, więc jak my tak poprosimy, to na pewno już tą łaskę otrzymamy. Ona nie zawsze może ją doświadczymy, ona nam się może nie zawsze objawi w tym momencie, ale ona na pewno już jest, także tutaj też ta pewność wiary, pewność tego, że otrzymamy, jeśli o dobrą rzecz prosimy, a to jest bezwzględnie dobra rzecz, to ona na pewno zostanie nam dana. Także tu jak najbardziej dziękujemy za to świadectwo i takie przytoczenie, że no, prawdziwości tego, co mówimy. Tak, interesujące uwagi odnośnie również przebaczenia w rodzinie można odnaleźć w adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka, o której Ojciec Święty również zwraca uwagę na to, aby nie pielęgnować urazu względem drugiego człowieka, bo one również pociągają za sobą pewne rodzaje konsekwencje, chociażby wykrzywienie spojrzenia, takie fałszywe postrzeganie drugiego człowieka, które niestety z czasem no, pogłębia się. Myślę, że tutaj też pomaga taki rachunek sumienia i spojrzenie na siebie. I spojrzenie, jak wiele my mamy wad i błędów. I jak bardzo potrzebujemy przebaczenia innych ludzi, żeby właśnie nam przebaczyli i nie hodowali tej urazy wobec nas. I tu dokładnie to samo jest w drugą stronę. Oczywiście, że czasem te urazy są tak głębokie, tak ciężkie, szczególnie jeśli to właśnie bliskie osoby, czy to wobec dzieci, to myślę, jest takie najtrudniejsze, zostało dokonane. Ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Tak mówię, jeśli my prosimy Pana Boga o tak dobrą rzecz, tak dobrą łaskę, to możemy być pewni, że my już ją otrzymaliśmy. Nie zawsze jej od razu doświadczamy i wtedy warto też to cierpienie ofiarowywać, chociażby w intencji tego grzesznika, który nam to zrobił. Ja to też tak dzieci uczę tego, żeby swoje cierpienie ofiarowywać zawsze w jakiejś intencji. Czy to właśnie w intencji grzeszników, za których się nikt nie modli. Tak też prosiła Matka Boża dzieci w Fatimie, że tak dużo ludzi idzie do piekła, bo się nikt za nich nie modli. I no,
to jest właśnie też łaska tutaj nas wierzących, że, i odpowiedzialność. Bo my byśmy mogli być tak samo największymi grzesznikami, gdyby nas Pan Bóg od tego nie uratował. Tak mała Tereska mówiła, że ona jest największą grzesznicą świata, tylko Pan Bóg ją uratował, zanim ona te grzechy zdążyła popełnić. I tak jest dokładnie z nami. Czy my, zastanówmy się, czy my, gdybyśmy doświadczyli wielkiego zła, braku miłości, nie, braku rodziny, gdzieś bezdomności, jacy byśmy byli? Czy nie bylibyśmy jeszcze większymi, jeszcze gorszymi grzesznikami? I myślę, że często tak możemy o sobie to odnaleźć. Także popatrzenie też właśnie na siebie i na to, jak wiele tych złych skłonności w nas jest i co by było z nami, gdyby nas Pan Bóg za rękę nie trzymał. Miłosierdzie Boże w domu i rodzinie, temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Iza Siedlec. Witam i przysłuchuję się Państwa audycji od jakiegoś czasu i mam takie pytanie odnośnie przebaczenia, ponieważ jestem osobą, która musiała się zwolnić z pracy, ponieważ byłam, no, że tak powiem, mobbingowana i mam ogromny żal do swojego pracodawcy, do człowieka, który zrobił mi ogromną krzywdę w życiu. I oczywiście w sercu przebaczyłam temu człowiekowi, ale na przykład nie wyobrażam sobie rozmowy z nim. Tak się szczęśliwie złożyło, że ja tego człowieka przez kilka lat nie widziałam, ani nie miałam okazji z nim porozmawiać. A boję się takiego kontaktu z tym człowiekiem. I teraz mam takie pytanie, bo pani tutaj powiedziała, pani psycholog powiedziała, żeby pójść do tego człowieka, pogodzić się z nim, przebaczyć, ale według mnie jest to bardzo trudne, dlatego że jeżeli ja pójdę do tego człowieka i przebaczę mu to całe zło, które mi w życiu zrobił i które jeszcze gdzieś tam we mnie jest bardzo mocno, to tak jakby przyzwalam temu człowiekowi na to zło, tak jakby godzę się na to, co on mi w życiu zrobił i jak sobie z tym poradzić. Celne pytanie Pani Izy. Pani Izo, dziękujemy. Serdecznie Panią pozdrawiamy. I faktycznie to pytanie, które, no, z jednej strony przebaczenie, prawda? Pójście do drugiego człowieka i wyciągnięcie dłoni, pogodzenie się, co też nie jest łatwe, prawda? O czym Pani Izo wspominała, bo człowiek doświadczył niejednokrotnie bardzo wielkiego cierpienia ze strony drugiego człowieka i nawet jest to przebaczenie, ale niechęć ze spotkaniem, jest takie wycofanie, to jest ten pierwszy aspekt i ten drugi aspekt, no też myślę, że cenny, właśnie jaka jest reakcja drugiego człowieka, prawda, i włączenie też sprawiedliwości w całą tą przestrzeń przebaczenia. No tutaj sprawiedliwość zostawmy Panu Bogu. Nie jesteśmy zbyt dobrzy w osądzaniu, bo nie mamy wszystkich danych. Ani też nie ma wszystkich danych, dlaczego ta osoba tak się zachowywała i dokładnie na czym właściwie to zachowanie jej polegało, bo pani wie tylko to, co od strony pani, to, co panią dotknęło. I to, że to jest trudne, to tak jak powiedziałam, czasem jest to na danym etapie życia jeszcze niemożliwe i być może, że pani też jest na takim etapie, być może, że dla pani jest na przykład możliwe napisanie do tej osoby. Po prostu, nie wiem, dwa zdania, że ci przebaczam, z powodu mojej wiary na przykład, można tutaj użyć tego argumentu, że właśnie to jest, daje pani siłę do tego, żeby przebaczyć i być może, że dla tej osoby to będzie też przyczyna do tego, żeby się zastanowić nad sobą i nad tym, skąd pani wzięła taką siłę. Natomiast tutaj ja nie widzę absolutnie, żeby to było zgoda. Ja myślę, że w pani jest brak zgody na to, że to się w pani życiu wydarzyło i stąd taka pani lęk, jak ta osoba to przyjmie, że to będzie zgoda z jej strony. Proszę się nie martwić tym, co ona będzie myśleć, bo to już nie od nas to zależy. To już jest sprawa między tą osobą a Panem Bogiem. Natomiast pani musi też przyjąć taką w sobie zgodę i to też jest kwestia współpracy z Panem Bogiem, że to mi się w życiu zdarzyło. Pogodzenie się z tym. Z takimi konsekwencjami też, bo przecież to miało swoje konsekwencje. Pani musiała zrezygnować z pracy, być może to miało jakieś jeszcze dalsze konsekwencje w pani życiu, że na przykład nie mieliście za co żyć dłuższy czas, czy kredytu spłacić, nie wiem, różne rzeczy to mogą być, prawda?
Ale bardzo często, kiedy osoba doświadcza właśnie jakiegoś krzywdy od innej osoby, to ma głębokie konsekwencje w naszym życiu i my z tym też często nie możemy się pogodzić, że jeszcze ewentualnie sobie byśmy przebaczyli. Ale dlaczego to wszystko się musiało w moim życiu wydarzyć? I to jest wielka praca też nad tym, że nie widzimy tego często. I czasem zobaczymy to po śmierci dopiero, po co to było potrzebne. Czasem inni mogą to zobaczyć, że na przykład wyrobiła w sobie pani siłę taką wewnętrzną, że zbliżyła się pani do Pana Boga, bo bez Pana Boga by pani nie dała rady. Różne takie, trzeba poszukać też dobrych rzeczy, które się dzięki temu wydarzyły. To nie dzięki tej osobie, która to zrobiła, ale to Pan Bóg też potrafi każde zło przemienić na dobro. Natomiast, no mówię, to jest inna praca. Jedna jest przebaczenie, jeszcze druga praca to jest właśnie to pogodzenie, że to się w ogóle w moim życiu wydarzyło. I ja myślę, że to jest ten problem, który tutaj być może, że jest. To trudno tak powiedzieć na pewno, ale stąd z tych słów pani, że pani się obawia. Proszę się nie obawiać, co ta osoba sobie tam pomyśli. To jest sprawa między nim już i Panem Bogiem. My przebaczamy i tak jak tutaj też ta pani Grażyna wcześniej powiedziała, to dało jej pokój. Przecież ona nie wiedziała, jak zareaguje ta osoba, do której podeszła i przeprosiła, prawda? Powiedziała wręcz, mimo że ta osoba jest zrobiła krzywdę, to powiedziała, przebaczam ci i proszę o przebaczenie. Mimo że często my nie czujemy, ale być może, że ta osoba, to też często właśnie święci przed śmiercią mówili, proszę was wszystkich o przebaczenie. Czasem się wszyscy zastanawiają, ale o co, przecież jak ty mogłeś, ty nic nam nie zrobiłeś. A jednak ta osoba jeszcze, jakby coś było, to proszę was o przebaczenie. Więc czasem są takie rzeczy, których my nie wiemy, że kogoś zraniliśmy. Więc to tak już jest takie, a to jest bardzo trudne w życiu. Ja wiem i Panie Izo, to ja mówię sama to do siebie, ale my nie jesteśmy najlepsi w osądzaniu. I Pan Jezus to o tym do nas mówił. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Pani może tylko ocenić to, co zostało Pani zrobione i to Pani mówi już jest na drodze tej przebaczenia. Proszę spróbować, może właśnie list, może jest w stanie Pani w tym momencie napisać list i to też będzie dla Pani pomocą już samo wyartykułowanie tego na piśmie, że będzie kolejnym krokiem w tym pełnym przebaczeniu. Też czasem, bo czasem jest nam trudno właśnie stanąć tak twarzą w twarz. Ja też jestem taką osobą, która raczej boi się konfrontacji bezpośredniej, jeśli muszę coś przykrego tej osobie powiedzieć i unikam takich sytuacji. Więc jeśli nie jest Pani na to gotowa, to właśnie może w ten sposób napisania. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże, Anna Adam, Anna z Sopotu. Chciałabym dać świadectwo. Miałam po prostu taką uraz do mamy. Lepiej się trzymała z moim starszym bratem, a ja byłam taka czarna owca w rodzinie, tak się czułam. No i Ojcze nasz, słyszałam tylko to zdanie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Starałam się mamę przeprosić, nawet się z nią umówiłam na spotkanie, ale ona mi powiedziała, a ty myślałaś, że wszystko, co zrobisz, to jest najlepiej. Więc czułam się taki jak kopnięty pies. No i minął jakiś czas, o czym byłam na zasadzie, że no chciałabym, żeby było wszystko dobrze. No ale jeszcze była zadra. I wypadła mi koronka do najświętszych ran Pana Jezusa z pomiędzy książek. I myślę sobie, już tak 5 lat ją upycham między książkami, może bym pomodliła się. I odmówiłam tę koronkę, jak nęku odjął, sprawa przestała istnieć. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Pani Anno, również za to świadectwo i takie ukazanie swoich doświadczenia mocy właśnie koronki do Bożego Miłosierdzia. To jest, myślę, świetny przykład na to, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. To wszystko jest prawda po prostu. Także bardzo dziękujemy za takie, no myślę, że też prosty przykład, jak ktoś sobie ma problem, to chwycić się właśnie tego i chwycić się tego najbliższego święta, które jest przed nami, bo tu jest wielka, wielka łaska. Pan Jezus specjalnie to święto wybrał właśnie dla nas, dla nas ludzi, którzy mamy z tym przebaczeniem problem. Tak, teraz jest taka moda i bardzo dobrze na dbanie o swoje ciało, o kondycję fizyczną, o zdrowie. I w tym kontekście też przebaczenia. To przebaczenie jest rzeczywistością, która
doskonale zdajemy sobie sprawę, wymaga wielu rzeczywistości, wymaga ofiarności, szlachetności, ale jest to również taka przestrzeń, rzeczywistość wykuwania sił ludzkiego ducha, hartowania ludzkiego ducha. Oczywiście. I to jest też taka przestrzeń, której rodzice zapominają zadbać. Bo często my mówimy tak, no właśnie, żeby dziecko miało dobre wykształcenie, no to do szkół dobrych posyłamy na angielski, na jakieś tam zajęcia fizyczne, a na łyżwy, a na basen, a na coś tam. No i tak, nie zdążyliśmy pójść na drogę krzyżową, bo był basen, nie byliśmy na majowym, bo angielski. I teraz...